Kryta.pl, już za chwilę demonstracja przeciwko kredytowi 0%. Polacy się budzą. Się pod Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nie ma jeszcze nikogo. To nie to ministerstwo. Znajdujemy się pod Ministerstwem Rozwoju i Technologii, czyli chyba... Tak, pod właściwym ministerstwem znajdujemy się. Tutaj za chwilę odbędzie się protest 0% szans na mieszkanie. Wiemy o nim, bo dostaliśmy ulotkę na zeszłym proteście. Tak więc chyba może być taki argument, jakby nas chcieli wyrzucić, że nie można wyrzucić, bo zostaliśmy zaproszeni. Na mieszkanie. Jest z nami Andrzej z Q, jest z nami Mikołaj. Mikołaja może nie pokazujcie, bo więcej żadnej roli nie dostanie, go spytą, zobaczą. Sakata to leci ciągle WSR, także pamiętam. Czerwono-bojowych, widać inicjatywę pracowniczą, widać co tam jeszcze było. Witam Tequila, co ty piszesz? Grupa Wschód, jest specjalny kongres kobiet, miasto... To są te, jak to się nazywa, ekipy co przyszły? Czerwono-bojowych, widać inicjatywę pracowniczą, widać... Co to jest, ty? Co to jest? Taka pięść na czerwonym tle to się kojarzy z... No... Zaczyna się. Patrz, wchodzi stary niedługo. Co tam jeszcze było? Jest downgrade. Jest specjalny kongres kobiet. Miasto jest nasze. Inicjatywa pracownicza, Ruch Sprawiedliwości Społecznej. Same sprawiedliwe i słuszne i zbawienne organy, organizacje. Tak, uważam, ale dwa słowa, pan organizator z miasta jest nasze. W koszulce Slayera, Angel of Death. Witam serdecznie, dziękuję, że jesteście. Tak. Patrzcie jak miło, dziękuję, że jesteśmy. Zamiast wynocha, to dziękuję, że jesteśmy. Zostaliśmy nawet prawie, że zaproszeni, bo mamy ulotkę. Czemu wynocha? Ale my nie z ulotki chcemy czerpać wiedzę, tylko od was, organizatorów i demonstrantów. O co chodzi dzisiaj? Chodzi o to, że kolejne pieniądze publiczne zostaną wydane na rozwiązanie problemu, którego tak naprawdę tylko pogłębi. Chcielibyśmy, żeby pieniądze, te 21 miliardów, które są... Ty, jak to możliwe? Czekaj, bo to są jakby takie mocno lewicowo-gospodarczo patrząc takie ekipy, tak? Patrząc po tych logach. I oni mówią takie rzeczy? W sensie... jak oni na to? W sensie oni... Boże, ty... Polacy się budzą. 21 miliardów to jest kwota, jaką wyliczyliście, która ma trafić do kieszeni banków. Skąd oni to wiedzą? Tak jest. I do deweloperów, którzy tak czy inaczej, nawet jeżeli byłyby to przecież budowane mieszkania na tani wynajem, ci sami deweloperzy będą budowali nam te wszystkie. Co to są mieszkania na tani wynajem? Co to jest? W sensie chodzi o te klity 5 metrów? Za 1500? Miejsca, a jest szansa, nawet udowodniona, że ceny mieszkań dla młodych ludzi byłyby bardziej przystępne. Nie musielibyśmy żyć na kredycie na 30 lat i dlatego tu jesteśmy. Jak to jest możliwe? Czy rządzący nie wiedzą, że ich ustawa wywoła odwrotny skutek? Czy są głupi, czy są skorumpowani? Jak to się może to dziać? I to. Niestety nie wiem, nie znam ich, mogę tylko też się domyślać. Mamy nadzieję, że nasza tutaj demonstracja ich uświadomi, że ludzie zauważają, że to jednak nie jest w porządku i zmienią swoje postępowanie. Teraz wszyscy, proszę państwa, idą na tło. Teraz wszyscy będzie wyglądało, jakby nikt nie przyszedł, tylko jakby sami organizatorzy byli. O, Egitka. Mamy transparenty takie jak Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów. Transparent ciekawy z tego tytułu, chociażby, że na... Rodzina na swoim. Mieszkania do mieszkania? O. Nie ufaj banksterom. Nasze żądanie, tanie mieszkanie. Ale jak to zrobić? To żeby ten głód trzeba komuś zabrać najpierw chyba. Narysowany, namalowany ręcznie, więc może zabierzemy twoim rodzicom. Nie bierz kredytów, zmień polityków na plakacie. Życie nie na kredycie, nie ufaj banksterom. Samba zaraz będzie, my będziemy mówili, żeby Samba nie spowodowała nam wyłączenia motoryzacji, czy też zasięgu. O, piesek. Za prawa autorskie. Wynajmy budę, piesek. W mieszkaniu powinien mieszkać. Farmą. Zero szans. To nie jest Egitka Tequila. Damy im chwilę pokrzyczeć? Ej, ale Boże, ty, ja w to nie wierzę, bo to są tacy gospodarczo, mówię, bo tu nie chodzi o poglądy i tak dalej społeczne, tylko gospodarka. W tym się kierujemy lewica, prawica, tak? Czyli, że lewica to bardziej tacy rozdawnictwo, tak? Prawica bardziej kapitalizm. I zobacz, to są lewicowi
I oni piszą, im dłużej zbieram, tym więcej brakuje. Oni naprawdę to odkryli. Bo tak przecież jest. Dlatego ludzie biorą kredyt, bo zbierasz, a się okazuje, że jeszcze brakuje tyle, co brakowało. I potem kredycik i spirala leci. Potem kredyt 0%. Jeszcze drożej, zaraz będzie ujemny kredyt. Bank ci będzie płacił, a będzie i tak jeszcze drożej. Co tu się w dupę dzieje? Zero szans na mieszkanie. Damy im chwilę pokrzyczeć? Zero szans na mieszkanie. Mamy plakat, tak, 3D i taki plan mieszkania. Bardzo ciekawy. Jak tam byłem? Ja tu jestem. Poduszka 9 metrów kwadratowych, mieszkanie, prysznic, zlew, WC, lodówka, kolorowy... Co? Kolorowy TV? Co? Mieszkanie, zero szans! Kaloryfer! Kaloryfer! Czy nie masz twoim zdaniem szans żadnych na mieszkanie? Nie wiem jeszcze tego. Jeszcze nie zastanawiałeś się na... Ty, ale to jest naprawdę duży problem ogólnie w dzisiejszych czasach z tymi cenami mieszkań. I w sumie to te debilne decyzje. Ja ostatnio, jak bardziej śledziliśmy politykę, gadałem, że politycy mają takie, że nie czuję, że mieli duży wpływ na życie moje. Ale na przykład, jakbym chciał kupić takie mieszkanie, jak oni jeszcze te kredyty z gówna ulepione, to przecież oni utrudniają życie każdemu człowiekowi. Znaczy się może inaczej. Jeden promil promila zyska na tym, no bo weźmie ten kredyt, a reszta społeczeństwa straci. Więc świetny deal. Nie, ale nie wydarzyłem się na wzięciem kredytu, a może nie brać kredytu, tylko w inny sposób. Może liczysz na... Jeszcze o tym nie myślałem. Za młody jesteś. Pluki, przestań pisać po w dupę 7 wiadomości, bo ja cię szmaciarzu na tym pieprzonym czacie widzę. Rozumiesz to, bo ci dzwona zapieprze na skroń, niczym Biedronia, niczym ta, jak on, ten, no. Tak, za młody jest. A ile masz lat? Za mało. Tak mniej więcej. 65. Nie, dobra. Dobra, dobra, widzę, że sama gotowa, oficjalnie otwieram. Nie, Pluki, wybacz mi, pojąsło mnie trochę, ale pisz po jednej wiadomości, bo widzę, co piszesz w dupę, widzę każdą wiadomość. Jak gram w grę, to nic nie widzę, okej, okay, zgodzę się, ale teraz czytam. Nie, możemy krzyczeć dalej. Nie, na razie nie, Łukasz, oglądamy. Mieszkanie dla milionów, nie dla milionerów! 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 Pan jest demonstrantem, czy pan jest uczestnikiem? Ty, ale jest jakaś w ogóle realna rzecz, którą politycy mogliby zrobić, żeby były tańsze mieszkania, czy po prostu jest bańka i tyle? W sensie, no jakby nie utrudniali tymi kredytami, byłoby dobrze, ale jest coś, żeby cena spadła? I co mogliby zabrać? Jest jakiś podatek? Jaki się podatek płaci, jak się kupuje mieszkanie? Jakiś pewnie się płaci, nie? PCC. I ile to jest procent? Ile tego podatku jest? Bańki lubią pękać? No tak, tak. No jakby to powiedzieć, w 2008 to było. Były ceny mieszkań drogie. Potem spadły na ile? Z 15 lat się odbijały do tego samego tego. No tak. Ale kto wie, kiedy teraz pęknie? Co jeżeli jesteśmy w połowie, albo dopiero się zaczęło i będzie jeszcze 5 lat rosło? Kto to w dupę? Aha, czyli tylko 2%. To jak politycy mogą wpłynąć na te ceny? Nie mogą chyba w takim razie. To jedyny strajk to jest o to, żeby tego kredytu nie było. No to w sumie no źle nie jest. No. Lepiej, żeby go nie dawali. Nikiem też. Cześć. Przyszedłem zobaczyć, co tu się będzie działo. Czy ty twoje szanse na mieszkanie oceniasz też? Aha, można zwiększyć podaż mieszkań, program Lewicy, czyli budować mieszkania, masz na myśli? Albo ograniczyć dozwoloną liczbę mieszkań na jednego człowieka. To jest trudne do zrobienia. Bo... Nie, to jest chyba niemożliwe do zrobienia. Jest w jakimkolwiek kraju w Unii Europejskiej takie coś? Bo jeżeli nie, to w Polsce nie wejdzie nigdy.
Na 0% czy na jeszcze mniej, czy na więcej? Nie, no dlaczego? No jak ktoś z rodziny umrze, no to... No w sumie Black Blue prawda, masz rację, pośrednio, no. Mimo, że zostaliście parlamentarzystami, to jednak wciąż państwo uczęszczają na demonstracje. Czy to się w tym momencie tak zmieni, czy nigdy, czy zawsze będą państwo wierni? Mam ważniejsze pytanie, ludzie już nie mogą założyć... Nie, nie czytam tego teraz. Ważniejszych nie, nie rozdrabniam się na 7 tematów, ten temat na razie. Bo się zarobi popieprzy w głowie i będziemy to 2 godziny oglądać. A dlaczego? Państwo, 20 minut idziemy na awanturę. I odmawiają rozmowy z dziennikarzem? Dlaczego? No niestety nietolerancja jest wciąż jednym z głównych elementów bijących od parlamentarzystów lewicy. Czy też swoje szanse na mieszkanie pani związane z mieszkaniami? Zero, czy też mniejsze również, tak? Tak, jak najbardziej bliskie zera. A właśnie chciała pani ten kredyt, tylko kredyt jest za drogi. Nie, ja nawet nie mam pieniędzy na wkład własny, a przez ten kredyt tylko ceny wszystkim urosną, więc ten projekt jest jak najbardziej bez sensu. No to co, będziesz mieszkała z rodzicami do końca życia? Jak na razie stać mnie na wynajem i wynajmuję mieszkanie, no ale ceny i tak rosną, że te perspektywy są po prostu przykre dla nas wszystkich i dlatego tutaj stoimy, żeby... Ty, ale to jest spory pan w sumie, bo niedawno był ten kredyt 2%, wzrosły ceny i oni mówią 0%, że dadzą. To jest w dupę jakaś ustawka widzowie. To nie jest Pepo Foil. To nie jest Pepo Foil. Coś tu śmierdzi. Pokazać nasz sprzeciw. A twoje rówieśniczki jak sobie radzą z problemem? Czy faktycznie jest tylko takie liczenie na to, że ktoś z rodziny przekaże mieszkanie? Czy ludzie Lukaszu, się a co ty napisałeś, to nie mam w dupę pojęcia. Ludzie nigdy nie mogą myśleć? Czy... No tak. Różnie jest. Niektórych stać na kredyt, niektórzy coś o dzieci. Na to chyba już nie ma odpowiedzi. Nie mają na to szans, albo nie są z Warszawy, a tutaj wybrali życie, więc no jest trudno. Różne, ale no różne są historie ludzi. Może łączcie się w pary wszyscy, jakby tak w singli jest strasznie dużo. Może... Gówno to da, żeby jeszcze o limit mieszkań na osoba. W sensie, ja nie mam pojęcia. I ja bym wolał nie chcieć, ja nie chciałbym czegoś takiego, mimo że nie mam nawet jednego mieszkania. To jednak zawsze ograniczenia mi się nie podobają, ale z drugiej strony... Jeżeli politycy mogą coś zrobić, może nie ograniczając ludziom jakąś tam wolność, ale inne rzeczy, to może to warto przemyśleć. Tylko co, nie? Ale chyba tak się też dzięki dzieje, no słyszałem w historiach, że... ty może niedużo zrozumiałeś, ale ja za to zarobię 2 centy, bo to z Francji reklama. Związki się rozchodzą, a para nadal mieszka razem, bo nie stać ich na wynajem 2 mieszkań. Że mieszkanie łączy w dzisiejszych czasach bardziej niż ślub. Trochę chyba tak jest. Pan swoje szanse na mieszkanie ocenia na parę procent, czy też na 0%? Ja mam mieszkanie. A jak pan sobie ogarnął to mieszkanie? Mieszkałem z rodzicami, odkładałem pieniądze, aż sobie kupiłem. Widziałem, że mieszkałem z rodzicami, odkładałem pieniądze, aż umarli, nie? Co? No nie, aż pan kupił, nie aż umarli, tylko aż pan kupił. Nie, no aż kupiłem. Rodzice mieszkały osobno, pan osobno teraz. Bardzo dobrze, jak powinno być. Mario. Czy w jakim wieku udało się panu osiągnąć to? Chłop jest w szoku. No co, nie pamiętam. 30, 29. Stosunkowo szybko. Bardzo szybko, nie? Czy jest szybko, czy wolno. No, to zależy, jak kto chce mieć mieszkanie. Bo to też zależy, zależy czym się zajmował. Można sobie wynająć. Ale ten wynajem jest tak drogi teraz, oni właśnie chyba też tutaj mówią, że nie stać ich nawet na wynajem. Wie pan co, no dobrze, no ale jak kogoś nie stać na wynajem, a mnie nie stać na Ferrari, a chcę mieć, dajcie mi Ferrari, dlaczego nie mam mieć prawa Ferrari? Bardzo blisko jest salon, może pan popytać. No ale no właśnie, no, ja chcę mieć Ferrari. Chciałem tylko spytać, jak oceniacie wasze szanse na mieszkanie, na 0% szans, czy jednak jakieś szanse są? Zerowe. Też zerowe szanse na mieszkanie? Zerowe. Chcielibyście mieszkać razem, a się nie da. Kredyt 0% miał... A czy piesek ma swoją własną budę, ej, minia, później 0% zobacz. Szans na budę? A uśmiechnięta Polska w propagandzie liberałów miała być taką... Nie rozmawiaj z nimi, Azorku. Co się dzisiaj tutaj dzieje? Jakie są wasze postulaty? To w dupę jest. Znaczy ja po prostu przyszedłem, bo jakby też jakby widzę, co może przynieść ten kredyt 0%, jakby podatek 0% dla deweloperów, jakby no przyszedłem, żeby pokazać też, że no... Ty, Kiszak też tak kręci wąsa, no. No jakby to tylko jakby ciąży też właśnie deweloperów, jakby wszyscy mówią, że to ma pomagać, jakby też wspomoże też jakby ludzi, a tak naprawdę to tylko będzie pomagać do deweloperom. I jakby tylko ich odciąża, nam dalej będzie przeszkadzać, jakby w niczym to nie pomoże. Masz swoje mieszkanie? Nie, nawet o tym nie myślę właśnie.
przez to, jakie są ceny. Dzień dobry. Czy dlatego jesteś zamaskowany, że nie chcesz być rozpoznany przez nikogo? Mam kompleksy i uważam, że nie mam ładnej twarzy. To wszystko. Dlaczego kredyt 0% nie jest dobrym pomysłem? Dlatego, że nie skorzystają na tym mieszkańcy, tylko firmy, deweloperzy, ci, którzy posiadają mieszkania. Dla normalnych ludzi nie będzie na mieszkania stać z tym kredytem, bo będą coraz droższe. A czy wy macie realne... Macie swoje mieszkanie może? Nie. A jakie są wasze szanse? Pewnie wszyscy się śmieją. Może jak rodzice umrą? Czy wy macie swoje już mieszkanie? Najlepsza taktyka. Mieli, to byśmy tu lifehack. Znaczy nie no, niektórzy mają, a mogą na przykład wspierać tych, którzy nie mają. No nie. Macie mieszkania? Nie mamy, bo jestem studentem i mnie nie będzie nigdy stać prawdopodobnie. No ale przynajmniej... Czemu tak pesymistycznie? Jakiś tam 1% ludzi w Polsce ma bardzo dużo mieszkań i im jest dobrze w masełku, także dobrze dla nich. No i cieszę się ich szczęściem, bo ja jestem solidarny i solidarnie się z nimi cieszę, że oni to mają dobrze, a ja mam źle. A co studiujesz? Ale jest to ciekawe, bo na przykład była ta bańka, powiedzmy tam 2008, nie? Co było drogo i potem spadło bardzo. I teraz powiedzmy, jest też bańka, tak? Tak analizujmy to. Powiedzmy, że jeszcze potrwa jakiś czas, ale jak pęknie i powiedzmy ceny mieszkań tak optymistycznie spadną o 70%. Optymistycznie, tak? To ludzie się naprawdę na nie rzucą jak po pieprzeni? Bo jeżeli tak, to w sumie... No to bańka nie spadnie. Nie, czekaj, to się trochę wyklucza, czy jak? Nie, to nie ma sensu wszystko. No bo przecież teraz ludzie są tacy świadomi, walczą o te mieszkania. Jeżeli by spadła cena w dupę o 70%, mi się wydaje, że nie byłoby tak, że ludzie by zaczęli kupować, tylko byłoby tak, że takie stadne zachowanie w dupę bydła dosłownie. Że ludzie by zobaczyli, że spada, to by pomyśleli, kurde, już pewnie Putin atomówkę wysyła, nie kupujmy tego mieszkania lepiej, poczekajmy trochę i potem urosną znowu i potem wyjdą strajkować i w dupę spirala pieprzona. To jest taki problem, że wiele osób ze wsi chce jednak przeprowadzić się do większego miasta, głównie Warszawa, wiadomo, że nie stać ich na mieszkanie, tylko wynajem. No tak, no. Ale to właśnie, ciekawe jak w mniejszych miastach w sumie. Na przykład pod Warszawą masz Legionowo, masz tego, co tam mafia była. To jest dość blisko, tam się da dojechać normalnie. To ile tam mieszkania kosztują? To bardzo blisko w sumie. Można ten Pruszków, no. Można by tego, nie? Jakieś to jest rozwiązanie, no. Ja studiuję kulturoznawstwo. Nie potrzebuję jakby też... Ja nie potrzebowałem domu studenckiego. Na szczęście, no ale znam ludzi, którzy no, siedzą tam w tych starych, obskurnych domach studenckich. Maria, ty. Tupe. Rewolucja kubańska. Co to jest? Co się dzieje? No nie wygląda to za dobrze, u mnie też już wzrasta czynsz, także no coraz gorzej, zwłaszcza dla studentów, ale dla starych ludzi też, no bo... Pod Krakowem 220 tysięcy, ale co, kawalerka, tak? W Polsce powiatowej 6500 zł za metr, nowe mieszkania, nowa. A właśnie, ty, nowe są droższe, nie? Te takie świeżo oddane, czy jak? No, Rukaszu, no. No dlatego to już ogarnęliśmy i teraz jakie rozwiązanie znaleźć? A czy zablokowanie kredytu 0% to dobry pomysł, ale co dalej? Przecież na przykład, tak? Nawet jak nie mają mieszkania, to jeszcze gorzej, tak? Zmieniła się władza. Czy to może zmienić coś? No zmieniła się i widać na jaką się zmieniła. Na jaką? Może lepszą. Ale jak widać, taką samą. W tych rzeczach, które PiS zrobił wtedy,
dalej ten program jest kontynuowany, a on nie działa i nie będzie działać. I to nawet mówią jakby ludzie, którzy są zawziąłymi liberałami, także niech oni się zastanowią, pogłówkują trochę, bo żyjemy, jesteśmy piątym największym krajem Unii Europejskiej, a dużo się wydaje, żeby było to, ale i tak dużo taniej niż to, co jest. Tutaj straight edge, 0% top procentom. Czy od dawna żyjecie bez alkoholu zupełnie? Ja od 4 lat. Gratuluję bardzo. Okay? Tak, 4 lata. Ale jesteś przeciwny 0%, jeżeli chodzi o kredyty, o mieszkania. Czy sam swoje szanse postrzegasz na wyższe niż 0%, czy ty osobiście masz swoje mieszkanie, bo utożsamiasz się tutaj z protestującymi? Nie mam mieszkania, szanse jakieś mam, ale kiedy? Ale nie takie szanse, że prawo się zmieni, tylko takie, że może dostaniesz od babci, tak? Nie, zarobię, tylko że nie wiem, w sensie nie wiem kiedy. Ale zarobisz i kredyt też, zadłużysz się i tak dalej, czy chcesz zarobić tyle, żeby móc sobie po prostu kupić mieszkanie? Tyle to nigdy nie zarobię. Nie jest to realne, twoim zdaniem, w Polsce w dzisiejszych czasach? Nie. Cały czas mi ucieka. Dziękuję. Emerytury zarobi? No. To już mówiliśmy o tym, co to za lewica, ale i pana zapytać, co to w ogóle jest za ustrój, co to jest za demokracja, no, której Łukaszu, nie mamy ale to... partie do partii no zawsze jakieś wyjście, no ale to gadaliśmy przed chwilą. Teraz mówimy o kredycie 0%, wcześniej był kredyt 2%. Że jakieś wyjście to jest, no. Historia wielkiej miliardowej kroplówki w stronę elit, w stronę miliarderów, multimiliarderów w Polsce i za granicą, ze strony naszej, z strony naszej kieszeni budżetu, to jest historia całej trzeciej RP. A jakie pan dostrzega największe patologie rynku mieszkaniowego? Kto jesteście, przepraszam, bo tak nie... Znienacka. No ja wiem, że... A to jest znienacka, to jest taka telewizja, czy tak. To jest? Okej. Okay. Jakie ja dostrzegam patologii rynku? No... Na pewno problemem Rociuk jest to, że ceny mieszkań odleciały w górę i są coraz wyższe, tak? Jak mu zwrócę z pracowniczych planów kapitałowych, to kupię mieszkanie? Nie, bo za 10 lat to zabiorą, żeby wybudować mieszkania socjalne, więc nie doczeka się. Jak będą coraz mniej ludzi stać, jakby, żeby w ogóle wziąć kredyt? Sadge. Już nie mówiąc o tym, żeby to mieszkanie kupić, tak? A wraz z cenami mieszkań do góry lecą też ceny. Niestety, wynajmu, coraz bliżej końca życia. Nakręcająca się spirala, no. Według mnie ten kredyt... Staw 10 sekund, czekaj. Jutro mam urodziny, jak przyjdę na stream, to zaśpiewasz 100 lat. I wszystkiego najlepszego Sakata zawczasu, ale jutro też. Co ja chciałem przeczytać? Koszty domów też wzrosły przez inflację, no ale to tam statystycznie niby patrząc już tam pensje zaczęły wyprzedzać inflację, także no to inflacja to już jest nie takie duże taki problem jak był wcześniej. Dużo bardziej rosną te wszystkie rzeczy niż inflacja. Te mieszkania nie powstają za państwowe pieniądze, ciekawe jak obniżyć ceny ich, jak są te... Ty, a jest coś takiego jak są państwowe, jakby to powiedzieć, mieszkania, to się jakoś nazywa, nie? To jest, da się to normalnie, nie wiem, wynająć albo kupić? Nie, kupić pewnie nie. Socjalne, no są takie, ale to są chyba dla ludzi tam typu inwalidzi chyba i tak dalej, nie? Nie tak, że sobie dadzą komuś losowemu. Jak będą coraz mniej ludzi stać, jakby, żeby w ogóle wziąć kredyt, już nie mówiąc o tym, żeby to mieszkanie kupić, tak? Nie patrzę, a wraz z cenami mieszkań do góry lecą też ceny wynajmu, więc jakby to jest taka sama nakręcająca się spirala, no. Według mnie ten kredyt 0% jest totalnie bez sensu, także... Jak przerwać tą spiralę? Jak? Cóż, może tak jak w Wiedniu na przykład, czyli budując tanie mieszkania komunalne. Ale Wiedniu. W Wiedniu. Tutaj mamy memy. CPK 30 miliardów dopłaty dla banków. Co, brać z nich przykład? A tutaj jest deweloperzy i banki. CPK 30 miliardów, dopłaty dla banków i deweloperów 22 miliardy. Ty, zamiast na kredyt zero, to się znajdą te pieniądze na CPK, co ich nie ma. No i git.
21,5 miliarda z budżetu na mieszkanie. Czyli rozumiem, że wy nie macie swojego mieszkania. Nie, nie mam swojego mieszkania i mimo, że jestem programistą, osobą raczej dobrze zarabiającą, to mimo to im więcej oszczędzam, to tym nadal więcej mi brakuje, bo no, ceny mieszkań uciekają mi coraz szybciej. A możesz tutaj wyjaśnić tego mema dla tych, którzy nie rozumieją? Może nie? Tak. Chodzi tutaj o to, że wydanie 30 miliardów na budowę tego tak zwanego megalotniska jest sprzedawane nam jako megalomania, a wydanie tak naprawdę no, też podobnego rzędu wielkości kwoty na transfery do banków już nagle na to pieniądze są. Dzięki serdecznie. Dzięki za wyjaśnienie mema. Ładne kimono. Sam je wykonałeś? Tak. Jakieś tam rzeczy, które znalazłem. A to jest ten, judo ryś, albo coś takiego. No tak, to jest do judo chyba. Znalazłem to w lumpie, ale przerobiłem na swoje. A ja dzisiaj słyszałem, że na kimono oszczędza się całe życie. Podobno. I że prawdziwe japońskie kimono kosztują jakieś astronomiczne kwoty. No ja jestem speedrunnerem ogólnie. Nerdga. Ja szybko sobie bardzo poradziłem w życiu, już mam przeszedzony na kimono. Wszystko, żeby cały czas dawać się oszukiwać. Flipera dostanie życie na twoim dożywotnim kredycie. Warszawa to nie jest miasto debili, imbecylów, które będzie po wieki dało się ssać z naszych marnych pensji. Tusk do roboty za 3000 zł. Tusk do roboty za 3000 zł. Jakie hasło? Co ty się wziął? Tusk do roboty, nie wspieram. Przepraszam, tylko takie pytanie, czy na cukier, czy na jajko się trzyma Irokes? Po to, żeby nie było alternatywy. Pozwól, że nie powiem. Nie, bo to się robiło tak kiedyś, że białko z jajka, cukier i odkurzacz. Tak robisz, czy nie? 70% mieszkań kupowanych za te miliony. Odkurzaczem. Inwestycje, to są skarbonki. No i właśnie organizator opowiada o sytuacji. Kupić ci mieszkania? Że bardzo wielu ludzi mieszkających w tej okolicy zostało wysiedlonych, bo ich mieszkania, lokale, kamienice potrzebne były do spekulacji, jak opowiadają. Lokale wciąż stoją puste, z których eksmitowano ludzi, natomiast okolica zmienia się w okolicę ekskluzywną, gdzie są salony samochodowe, drogi samochodów, sklepy ze złotem, zegarkami i takie klimaty. No faktycznie jest to smutne. Niestety trzeba też przyznać, że takie zjawiska odbywają się we wszystkich europejskich miastach, więc no, macie swoją Europę. Jak Gigafal, mam pytanie, dałoby radę podpromować trochę, co to znaczy w ogóle, bo nie wiem. Mamy swoją Europę. Jakie według ciebie są najgorsze? Ile wynajem u mnie? Chcesz u mnie wynająć? Już mieszkam sama, można powiedzieć, takiej patologii, bo mieszkam... Mam dwumetrowe mieszkanie, 2 metry kwadratowe w sensie, za 25 tysięcy euro miesięcznie mogę ci dać. W 9-metrowym mieszkaniu z moją przyjaciółką i płacimy za nie 3000 zł. Oj, to są fakty przykre. Są. Rozumiem, że po prostu nie stać cię na ani jednej, ani drugiej. Nie mamy w ogóle możliwości, żebyśmy miały zdolność kredytową kiedykolwiek, myślę, więc tak to wygląda. No akurat ja przez przypadek przejeżdżałem tutaj, ale niedawno wyświetlały mi się posty lewicy, które też udostępniałem, związane z... Na razie nie siedla, wolę nie robić tak, ok? Z tą dotacją do kredytu. Nie wiem co to i tak dalej. Ja też jestem w takim wieku, że no, zaczynam sobie zdawać sprawę z tego, że nigdy nie będzie mnie stać na własne mieszkanie i że właściwie będę wynajmował mieszkanie do... Kurde, ale to też takie nigdy w dupę. Kryzysy co jakiś czas są, leci cena wszystkiego. I jakoś ludzie nie pamiętają o tym, tylko pamiętają, jak jest w dupę drogo, a jak jest tanio, to w dupę, każdy ma w dupie tą rzecz. Nie ogarniam. Jakie w dupę raz na 200 lat? Początek 2000, 2008 w dupę, znowu.
teraz parę lat nie było, to prawda, ale możliwe, że zaraz znowu coś będzie. No kto to w dupę wie? Takie pieprzenie, że nigdy, nigdy jest dla mnie bez sensu. W sensie wiadomo, że ciężko teraz jest, ale nie jest powiedziane, że zaraz się znowu to nie zmieni. Warto na pewno być przeciwko temu gównianemu kredytowi 0%. Ale takie pesymistyczne myślenie ma sens, widzowie? Nie no, Łukaszu, co ty? Witam, Anon. Ale ja nie mam, ale ja nie chcę. Ja nie, akurat nie mam tego problemu. Mi jest dobrze wynajmować. W Łodzi, na szczęście, Łódź to taki siódmy świat. Tego, problemy siódmego świata. Że tutaj, wiesz, za stówkę jest willa do wynajęcia. No nie to, co w Warszawie. Rozumiesz mnie? Lepiej być pesymistą, a nie się łudzić, a potem płakać? No zależy jaki ten, nie? Zależy jak na to patrzeć. No bo jak ktoś ma marzenie, żeby to mieszkanie, no to tak, to trochę podłamuje taka wizja. W sumie nie wiadomo, kiedy będzie taniej. Może być tak, że jeszcze 10 lat minie i będzie tylko drożej. Ale choć więcej, no to nigdy nie wiadomo. Kto to w dupę wie? Zobaczymy, no. Na pewno warto być przeciwko temu gównianemu kredytowi. A dalej to trzeba myśleć, nie? Do końca życia i jakiś jest to taki moment, kiedy te rzeczy zaczynają we mnie budzić niezgodę. Po prostu. Czy mogę, Łukaszu? Czy mogę? No, ja akurat przyjeżdżałem, bo jechałem. Oni się zatrzymali i stoję tu już od dłuższego czasu i jestem rozemocjonowany. Teraz jest inaczej, bo teraz Bezos trzyma 30% pieniędzy ludzkości zamrożone w swoich willach. Tupę. Pepo Foil. Bezos wykupił pół Warszawy. Tupę to jego wina tych cen mieszkań. Widać po tobie po prostu taki poker face. Tak? Nie, ja mam po prostu mi tutaj tłumie łzy. Nie wiem, Łukaszu. Słucham, tak ja też będzie się... Q&A, to może. Nakręcasz. 5% szansy. Co zrobić z tymi przeklętymi deweloperami? Dzięki, Bright. Nie mówię, że trzeba coś z nimi robić, ale... Mój ojciec miał kredyt na swoją firmę i mogliśmy w spadku wygrać kredyt 250k do spłacenia, bo wziął kredyt na firmę, po roku umarł. Aha, to chyba bad ending, no niestety. Ja to powiedziałam. A. No to według ciebie co zrobić? Ja zadaję pytania. Nie wiem, myślę, że trzeba byłoby ich rynkowo wybrać, budować mieszkania komunalne, które by były tak tanie, że nieopłacalne byłoby dla deweloperów dalsze funkcjonowanie na rynku, a mieszkania... Ale to ile tego by musiało być, żeby naprawdę tak było, jak on mówi? Tych mieszkań by musiało się budować tyle, co zawsze obiecują politycy. Były te kompilacje, pamiętam, że politycy obiecują, ile mieszkań wybudują, a się potem okazuje, że nawet nie 1% wybudowali. Bo jak już wybory wygrają, to mają to w dupie. Także no, to takie, no cię, to jest. Nie interesuje mnie gówniane rozwiązanie. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Dzięki. Klaudia Pirat dał na Golibordę 5 zł, dopłaty i eko gówna podbijają ceny o od 40 do 60%. Każdy ma miec fotowoltaika od 30 do 50 kW, pompa ciepła plus od 10 do 20 kW, ITD i tak dalej. To wina lewicy, a nie wolny rynek. Ale jak fotowoltaikę w bloku? O co chodzi? Oni chyba walczą o mieszkania w blokach. To jest biznes. Wziąć pożyczkę konsolidacyjną przez osobę, która zaraz zdetgę z ubezpieczeniem. A i cały się da tobie jak da... Ty, rzeczywiście, no. I jest mieszkanie w Laglu. Prawym człowieku. Teraz, jak się patrzy na statystyki w Europie... Radek. Jak się patrzy na statystyki w Europie, to w Polsce najstarzej jakby wyprowadzamy się od rodziców. Na Uniwersytecie Warszawskim miejsca w akademikach jest tylko dla 5% studentów. Gdzie kiedyś było na SGW jest dla 20, to też nie jest wystarczająco.
jak mamy uczyć żyć, wyprowadzać od rodziców po prostu na takim rynku mieszkaniowym, gdzie ceny są już o 1000 zł większe za dwupokojowe mieszkanie co 2 lata temu, a 2 lata temu też nie było dobrze. Czy ma Pani nadzieję na jakąkolwiek zmianę, czy taka lipa będzie trwała już do końca świata, jeden dzień dłużej? Raczej to będzie trwało, bo nikt za starszymi ludźmi się nie ujmie. Za młodszymi chyba też nie. No, starsi ludzie, Ty już masz 10 mieszkań. Chyba starsi ludzie to... Jak jeszcze nie zdążyłeś zarobić, jak masz 70 lat, to już się pogódź w dupę z losem. No mówię ci to. O to o ciebie już nie walczą chyba w tym Tusk do roboty za 3000 zł. Tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Klaudia Pirat dał na Golibordę 5 zł, mieszkania socjalne XD. Sprawdź sobie, co mówią ludzie, co mieszkają w mieszkaniach od miasta. Syf, który się po roku sypie XD. No nie wiem, może tak być. Ja się nie znam na tych mieszkaniach. Różnica jest taka, że w Polsce ludzie całe życie oszczędzają na to jedno mieszkanie i umierają na raka w wieku 55 lat. A bo ty mówisz o tym pokoleniu, co z azbestem pracowało, tak? No ale to jest inna sprawa, bo tam się dużo zarabiało, tak? Umierałeś tak szybko, to prawda. Ale miałeś mieszkanie w wieku 25 lat. Mogą coś wywalczyć. Mieszkania. Natomiast mamy dość nieuregulowanego rynku. Ciężko się żyje w takich warunkach. Czy jakikolwiek, po jakichkolwiek politykach Pani dostrzega nadzieję? Czy Pani sądzi, że każdy, kto dochodzi do władzy, to patrzy tylko na pieniądze i na... No, oczywiście na początku wszyscy obiecują. Parę miesięcy trwa takie zadbanie o jakieś porządne sprawy. A Dalton był, no? Racja, socjalna. Norma. A ten rząd aktualny, jest Pani zawiedziona, czy... Chory no, pane, to jest temat mieszkań. Powinna była nastąpić, a co będzie? Nastąpiła zmiana na lepsze. Chory, mieszkanie to jest bardzo specyficzna rzecz, bo jak masz na przykład giełdę i akcje różne, no to te akcje tak naprawdę kupujesz, handlujesz tym, to nie, to jest, rozumiesz, to jest takie trochę oderwane od rzeczywistości, a mieszkanie możesz dosłownie handlować, spekulować i tak dalej, tak jak cenami akcji, z tym, że ludzie jednocześnie w tym mogą mieszkać. To ma więcej zastosowań niż tylko to, że sobie kupisz tanio i sprzedasz drogo. No to jest ciężki temat, widzowie. I to jest ciężki temat przez to, że jest tak drogo i ludzie się oburzają. Dlatego, ale co tu znaleźć, to ja nie wiem, czy jest dobre rozwiązanie. Się zastanawiam. Tam widz pisał jakieś ograniczenie ilości mieszkań na osobę. Że to by niby zmusiło, rozumiem tak analogicznie analizując, tak? Ludzi, którzy mają powiedzmy 20 mieszkań, wynajmują sobie, żeby sprzedali 15 wtedy na przykład, bo byłoby do 5, tak? I cena by niby spadła, bo by musiał sprzedać. Ale czekaj, bo jak by to w ogóle działało? I on miałby jakiś czas na sprzedaż? Bo nie rozumiem tego. Czy ile by to mogło wisieć jako sprzedaż? Ileś lat? Problem w tym, że jak wydaje, jak kosztuje w takim... Ale w Warszawie zarabia się więcej niż w innych miastach. Stąd też jest tam drożej, ale no tam jest trochę inaczej. Warszawa to jest takie państwo w państwie. Nawet... Znaczy, jak ktoś zarabia minimalną w Warszawie, no to raczej musi tego się ogarnąć, mi się wydaje. Ja przynajmniej patrząc przez pryzmat statystyk, że naprawdę w Warszawie jest ogólnie lepiej niż w całej Polsce. Więc tam jak wynajem kosztuje powiedzmy drożej, to też ludzie analogicznie zarabiają więcej, nie? Czy życie może być ostatecznie takie same, po prostu stawki są inne. To prawda, Bright, no. Gówno właścicielami mieszkań słupy by zostały i dalej to samo? No jest to realne, ale no, kurde, nie wiem, ale to by warto może przykład brać z krajów, które nie mają takich problemów. Chociaż z tego co widzę, to na przykład w USA
jest dosłownie jeden do jednego to samo, jeżeli chodzi o mieszkania. Też jest wielka afera o to. Tylko tam nie było kredytu 0% i 2, ale ceny są tak napompowane, że to tam jest dosłownie to samo. Najlepiej by było, żeby nie ograniczać ilości mieszkań, ale żeby było, ale żeby przy zakupie drugiego, trzeciego i tyle mieszkania było dodatkowy podatek. W sumie to mi się lepsze wydaje. W sensie, bo ja raczej nie jestem za ograniczaniem wolności. No wydaje mi się, że kupowanie mieszkania, ograniczanie tego, no to jest taki zakaz. Taki podatek to jest lepsza opcja. Pytanie, jakby to działało, nie? Musiałby być chyba jakiś maksymalny procent zarobków, bo pewnie jak będziesz jeszcze gorzej, to wynajem będzie kosztował za 7 koła. Znaczy nie, to nie ma znaczenia, to jakby kosztował wynajem 7 tysięcy, to pewnie ludzie by, minimalna by wtedy wynosiła 10. To jest jakby no, przełożenie ostatecznie na rzeczywistość, no w dupę. No. Jakby kawalerka kosztowała za wynajem 7 tysięcy, to nie jest to możliwe przy dzisiejszych zarobkach. Dupę. Poza tym są jakieś tam ustawy, że jak jest gigantyczna inflacja, to i tak muszą tą minimalną podciągać do tego, więc no to gówno by zmieniło. Wiele osób buduje w USA domy z kartonu, które kosztują wiele mniej niż normalne mieszkania, ale tam też o domy chodzi, wiesz. Ten podatek by był przeniesiony na osobę wynajmującą. No też prawda w sumie, że mógłby być ten podatek od kupienia mieszkania przełożony na osobę wynajmującą. No pytanie, jakby to było, bo ci, którzy nie zapłacili tego podatku, na przykład byłby od czwartego mieszkania, to za te pierwsze trzy byś tego podatku nie zapłacił. I teraz pytanie, czy by sobie dorzucili do marży to, skoro ceny mieszkań i tak niektórych są droższe, czy by, no raczej by tak było, wątpię, żeby byłoby jedno mieszkanie dosłownie takie samo, za powiedzmy 1500 wynajem, a drugie obok, bo podatek zapłacił za 2000. Nie, to obydwa byłyby pewnie po 2000. W sumie rociuch, prawda? Dzięki HCR Gamer 9 lat. Jakby podatek na któreś mieszkanie mógłby być problem, żeby ustalić jeszcze większe ceny, żeby się im opłaciło. Jak jest komunizm, to nie ma co jeść. Jak jest kapitalizm, nie ma gdzie mieszkać. Ja pierdzielę, no i co zrobić? Nie chodzi o to, tylko że na przykład będzie następny uchodźcy, którzy będą w dużych miastach, będzie jeszcze większe. No ale to raczej nie będzie tak, jak mówisz, to nie wiem. Uchodźcy z Ukrainy w dupę nie będą mieli, albo z innego kraju na 7 tysięcy w dupę na kawalerkę. Chyba że będą tam mieszkać w 20. Jest podatek od trzeciego, czwartego mieszkania? Nie mam pojęcia, Blackbull. Może jest. Lepsze czy na gorsze, czy nie wiadomo jeszcze? No, dobra, obejdźmy do końca, bo dwie godziny to oglądamy. Dziękuję bardzo. No nie ma wyjścia dobrego. Tak właśnie w miłej, pokojowej atmosferze odbyła się demonstracja przeciwko kredytowi 0%. Zebrani tu ludzie, uśmiechnięci i zadowoleni, przyjęli nas też bardzo gorąco i ciepło, z czego też powodu jestem bardzo zadowolony, bo wielokrotnie PytaPL była przeganiana, dzisiaj nie, dzisiaj przyjacielsko wręcz, uśmiechnięci, zadowoleni, demonstranci razem z nami krzyczą, mieszkanie prawie, a nie towarem, ha, i 0%. Nie pijcie alkoholu, dzieci. Dziękuję. To live? I to jest woda. Ja mieszkam w takim miejscu, które od 30 lat jest nielegalnie zamieszkiwane, jest nielegalnie okupowane. Nie czekajcie na żaden socjalizm, nie czekajcie na żaden komunizm. Zajmujmy pustostany! Panie, nie słyszę. Jezus Maria, Boże, co tu się dzieje? Zajmujmy pustostany. Co ty chłopie, na urbek, to urbeksa się, idziesz na urbeks, a tam ludzie mieszkają normalnie. Rozumiesz to? Jest też tak dziwne, że ona nie słyszy, dlatego że jest bardzo głośno. A od szóstego Black Blue, okej. Ludzi
Pusto, stany w ręce ludzi. Dlatego nam migowo, wiem. Pusto, stany w ręce ludzi. Kurde, mieszkanie to jest rzeczywiście bardzo specyficzna rzecz. Przez co, wiesz, na przykład jakby to była walka typu, że ludzie się kłócą o to, że... Nie wiem, że jakieś ubrania są drogie, albo jakieś jedzenie droższe i tak dalej. No to byś mu powiedział, to se zarób, brudasie, a nie się kłócisz. Ale mieszkanie to jest bardzo specyficzna rzecz. Tu jest ciężko jakby... znaleźć dobre rozwiązanie. I dzięki za 20 lat introw. Siema, dziadek, jest w planach gierka. Tak, jak wyjdzie cała, to może. No tak, to można by zrobić, Łukaszu, ale teraz to jest i tak niemożliwe. Mimo wszystko. Byłem ostatnio na urbexie w Żalnie, chodzę po tej chacie, a tam typ krzyczy zupa. Obiad. Byłeś normalnie tam u niego? No, to on mieszka w pustostanie. Będę chciał studiować w innym mieście i w sumie trochę się cykam, jak to będzie. Nie no, przygotujesz to wszystko wcześniej, będzie git, no. Rozumiem, dlatego na migowa próbuję. Ja tu przyjechałem z moją towarzyszką Leą i powinni się bać. Ładnie koni. Domagają się mieszkania. Mały przekomarz. A czy się wchodzenie ludziom, którzy kupili sobie mieszkanie i trzymają je w dupę puste, bo ani nie chcą sprzedać, ani wynajmować, to jest kretynizm pieprzony. Nawoływanie do czegoś takiego to jest dupę idiotyzm. To jakbyś mówił, że jak cię nie stać na auto, to wybij szybę w aucie, co stoi przy krawężniku, wsiądź i jedź. Co on w dupę pieprzy? Ale na pewno jest jakieś... na pewno trzeba coś zrobić. Tylko co? W dupę. No można siedzieć i myśleć. Ale przecież po co my się zastanawiamy? Przecież w teorii są ludzie przy władzy, którzy nawet się nie muszą zastanawiać, tylko mówią, robią to i to i patrzą na efekt. Ale najlepiej to by było w sumie spojrzeć, jak to inne kraje robią i wziąć przykład. Bo przecież Polska nie jest najmądrzejszym krajem świata, tak? Więc warto u kogoś podejrzeć, co ma podobny problem albo miał. Co ty mówisz? Co ty gadasz, Łukaszu, w dupę? Słyszałeś o tych ludziach w USA, co? Ludziom do mieszkań normalnie tam żyją? Nie, więc tyryna. Nie słyszałem. Witam, dymbusie, siema. ...i takie uszczypliwości, bo jak wiadomo, kto się czubi, ten się lubi. Landlordami. Precz z landlordami. Dobra, pytanie mam. Jak jest w dzisiejszych czasach w Nowym Jorku, widzowie? To jest w sumie troszeczkę Warszawa się staje jak Nowy Jork sprzed 20 lat. Spójrz sobie na stare filmy, co się w Nowym Jorku dzieje, sytuacja, bo ty zaraz powiesz science fiction, ale ja ci tylko mówię o jednym rzeczy z tych filmów. Często główny bohater wynajmuje pieprzone gówno bardzo drogo w Nowym Jorku 20 lat temu. Dosłownie jest to samo u nas w Warszawie jak 20 lat temu tam. Jak oni sobie z tym poradzili przez 20 lat? Co jest? No, przy Nowym Jorku mieszka tupę ile? 10 milionów ludzi, no musieli sobie jakoś poradzić. Patrzyłeś na tych ludzi, to myślałeś, żeby tak... Ale co ty piszesz? Śpią w samochodzie, aha. Z czego 5 milionów w namiotach na ulicy? No to rozwiązanie! Do Decathlonu po namioty. Czekaj. Tusk do roboty. Kup se namiot i co? Żeby się rymowało. Żeby mieszkał na ulicy, no. Tak trzeba to nawiązać. Moja mama spotyka się z księgowym, podobno te umowy na kredyt 2% były tak sformułowane, że można było je
podważyć prawnie, anulować kredyt, a mieszkanie zostaje dla ciebie. Co jest w dupę? Tak, Rukaszu, nie no, oby akurat ta data nie. No nie no, ciekawe to jest. Dobra, ciekawy temat, ale troszeczkę za dużo zajął, bo godziny czasu to oglądaliśmy, obejrzeliśmy awanturkę i gramy. Tak no. A, nutę Mamona, a daj link, bo nie wiem gdzie znaleźć. Tak jest w USA. No to mamy rozwiązanie. Ale to jest Filadelfia. Był taki film Filadelfia. No to w Warszawie niedługo ten patch będzie. O, ty! To był albo budzik mój, albo ten dźwięk Samsung. Zaraz włączę, czekaj. Co, no fajnie, nie? Jestem zupkę chińską. Ja pierdzielę, apokalipsa. A to miałem zobaczyć. Ziomek kupił pole nad kanałem, wykopał rów do kanału, zaparkował w nim łódkę, zasypał rów za nią i teraz mieszka w łódce. Nie trzeba na to pozwolenia. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę.